Witam z kolei Mystery Case Score 5 Fantasy 7. No i tak, dzisiaj w kolejnym odcinku znów sobie powalczymy. No to tak, lecimy na misję i co my tu mamy? Monster Search Project, Monster Incidents. I teraz mamy kolejną misję już na poziomie normalnym. Subspecific Movers. Czyli dziwni kosiarze? Dobra, mniejsza o to. Jakby dziwne potwory podobne do kosiarzy zostały odkryte w poprzednich misjach, trzeba je wyeliminować. Movers, no chyba jakieś kosiarzy, coś takiego. No i mam już 80% misji. Także jeszcze troszeczkę pozostało do końca. No dobra, w każdym razie znów moje ulubione tereny, więc myślę, że tutaj pójdzie sprawnie. No dobra, czy tam jakiejś skrzyni nie ma? Nie ma. Dobra, to ciśniemy. Dobra, następnie pójdźmy sobie w tę stronę. Aż się prosi, żeby tutaj coś było. Jest! A co to jest? Dobra, rechargeable amulet, czyli kolejny jakiś niezbyt użyteczny itemek. Dobra, idąc dalej. Dobra, teraz możemy pójść w prawo lub w lewo. Pójdziemy najpierw w lewo. No właśnie, po lewo są jakieś itemki. Wróć. Dobra. Coś jest. Co to jest? Drainja, kolejne. No fakt, to zaklęcie Drain wcale nie jest takie złe, bo możemy się leczyć HP przeciwników. No ale na ten moment powiedzmy, że jeszcze miałoby to jakiś sens, ale jak na późniejsze etapy gry, no to już tak średnio. Dobra, teraz tak, pójdźmy może w tę stronę. Dobra, bo tutaj znowu coś jest, a tym czymś jest Spirit Plus Plus. No dobra. I pozostaje mi już tylko ostatni zaułek, gdzie pewnie będzie boss. Dobra, jeszcze zobaczę, czy tu przypadkiem czegoś nie ma. Tak zawinklem, jak to mówią. Ale nie ma. No dobra, to idziemy tędy. Uuu, kuleczki! Z kuleczkami się bije dosyć ciężko, czy bije ciężko, no... Jak się wie jak, to nie jest wcale tak ciężko. Dobra, kosty punch! Dobra, wow, wszystko za jednym zamachem. Dobra, więc nie było to ciężkie. Exploder Blade! Znaczy chciałem je okraść, no ale cóż... Jedna jedyna walka i na hita wszystko. No nie. No nie. Znaczy w sumie no nie ma to też narzekać. No, tęsknię za takimi misjami. Jak przyjdą mi misje, że będę musiał walczyć o życie. Dobra, w każdym razie kolejna misja jest dostępna. Jest również poziom normal. Jest to jakby taka zapieczętowana jaskinia. Jednostka eksploracyjna Shinry donosi z pewnych jaskiń o spotkaniach z potworami. Poinstruktowaliśmy ich, żeby ewakuowali się z jaskini, jednak nie możemy zostawić ich samych. Także naszą misją jest wyeliminować zagrożenie i zabezpieczyć teren. No to idziemy. Idziemy na kolejną misję. Elitarny członek Soldier. No cóż, musi iść do akcji. Dobra, tu nic nie ma. Dobra. Pójdźmy najpierw na prawo. Dobra, i co tutaj jest? No coś jest. A co to jest? Dobra, tym czymś jest X-Potion. No dobra. Lećmy więc na drugą część. Już bardziej rozległą. Kurczę, ta muza sprawia, że jest tak klimatyczna, że aż zaczynam ciszej mówić takim półgłosem, już tak się skupiać. No de facto przy skupieniu jest pomocna, to fakt. Dobra, Mog. Lunar Heart. Wow.
obrywam. Znaczy obrywam. Tak obrywam dość średnio. O. No dobra, to zabolało. Gin. Dobra, ale przynajmniej wiemy, że można się spodziewać zaklęć elementarnych po przeciwnikach. Więc mogą mnie na dobrą sprawę i poleczyć. Dobra, pójdźmy prosto. Bo pewnie na wprost bossa nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, załatwiamy to szybko. Dobra, gin. Dobra, first armored. Blizzardy pewnie można by im kraść. Idziemy. Pytanie, czy... No właśnie, nie miało to sensu. No dobra, no to... A kto wie, gdzie co się kryje? Tylko ten, kto już przechodził tę misję. Albo ten, kto je projektował. No, w każdym bądź razie... Na pewno nie ja. Dobra, co tu mamy? Rozwalmy to. Nie chciałbym graficzną oberwać, bo zabrałby mi dużo. Dobra, są bossowie. Dobra, ja się może poleczę trochę. Mam bardzo dużo potionów. Także można śmiało z tego korzystać. No dobrze, i jak tutaj sprawy się mają? No mamy troszkę przeciwników. Spróbujmy sobie rozwalić jednego. Wow. Jeszcze to będę chciał rozwalić. Dobra, jakiś atak się szykuje w moją stronę. Dobra, atak. Spróbujmy okraść to cudo. Dobra, Aerith, co prawda jest zbyt potrzebne, ale no cóż, skoro już jest, to jest. Healing Wind. Już tak mam wszystko na full history level 4. Dobra, Mog. Cross Armlet ukradliśmy. Flush. To może zaboleć, więc jakby coś padło w sumie, to byłoby nieźle. Angeal. Czy wpadnie nam Angeal? Prawdopodobnie. Jest Angeal. Dobra. Nie był konieczny. No dobra. W każdym razie udało nam się w miarę fajnie przejść i Platinum Bangle. Ja mam ograniczoną w sumie liczbę możliwych przedmiotów w znaczy no, itemków jako takich. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. No dobra, w każdym razie przeszliśmy misję. A zobaczmy w sumie, czy mam wciąż te itemki, które zdobyłem na sam koniec, czyli te ostatnie. Nie, mam bardzo dużo miejsca. Aha, to co mi się powtarza, to po prostu mam jako kolejne. Też mam też kluczy, widzę dużo. No ale dobra, te klucze to one się przydadzą dalej przy przechodzeniu miejsca, w którym aktualnie jesteśmy. Dobra, co mamy? I teraz mamy trudną misję. Dobra, operacja opuszczona wyspa. Pracownicy zostali poinformowani, albo poinformowali nas o potworach, które spotkali na opuszczonej wyspie. Wygląda na to, że w innych częściach świata nie odnotowano obecności tych potworów, tak więc powinniśmy iść i zabezpieczyć ich czym prędzej. No dobra, to idziemy na kolejną misję, teraz będzie level hard. No tak, mając moje... mojego kosty puncha, to tak naprawdę niekoniecznie musi być to jakieś super hard. Dobra, no nic tutaj nie ma, niestety. Dobra, to ciśniemy. Co tutaj żyje? Widzę, że jest to rodzaj przeciwników, z którym zbyt chętnie się raczej nie mierzę, ale dobra. Pięknie. Wszystko na hita. Jak mam poniżej 100 000 HP, no to na ludzie można ich rozwalić. Dobra, idziemy dalej. Dobra, i teraz tak, którędy to droga wiedzie? W sumie teren jest dosyć rozległy i to tak dosyć bardzo rozległy. Pytanie, gdzie jest bossu? No dobra, pójdźmy na początek krótszą drogą. Zawsze to będzie krótsza droga do wracania się. Dobra, jest skrzynia. Skrzyneczka, co w niej jest? Triton Dodge. Dobre zaklęcie. Dobra, tutaj nic więcej nie widać. Dobra, tędy teraz.
Dobra. I czy bossu jest tu? Niestety tak. No dobra, no to musimy pójść sobie jeszcze tamtą dłuższą drogą. Szkoda, że boss nie jest zaznaczony na mapie, to znacznie by skróciło czas eksploracji tych miejsc. No tam już było widać daleko skrzynię. Dobra, kolejna partia przeciwników. Dobra, jeden mniej. Wow, Osmous! Jeszcze manę mi będą kraść. Nie ma na to przyzwolenia. Wow, ale to jest cięcie. Na hita pada, a ja tu kosty puncha mamy sobie HP. No dobra, chodźmy może tędy. Jest ta skrzynia, którą było widać z daleka, no przejdziesz, Zaku. No dobra, kolejni przeciwnicy. Wow, 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 ale to mocno nawala. Tak dosyć. Dobra, mam darmową manę w sumie. O nie. Dobrze, że mam garda przed stopem, no grawity to wolałbym nie oberwać. Dobra, Claude! Będzie Claude? Będzie! Będzie Meteor Shot! The power of soldier. Dobra, nawalamy. Dobra, wszystko padło. No, możemy mieć prosto do skrzyni. Której klucz się będzie? Nie wiem, że coś wartościowego, czyli na Beta Plus. Dobra, co dalej? Tam aż też się prosi, żeby coś było. No, nie każcie mieć taki kawał drogi na marne. W sumie tam za bossem też prawdopodobne, że coś będzie. Ale to bossa ominąć to nie zawsze się udaje. Dobra, kolejna partia oponentów. Dobra, tutaj to chyba lepiej będzie po prostu przywalić porządnie. Dobra, dwóch za jednym zamachem. Dobrze się jest dobrze ustawić. A raczej dobrze ustawić przeciwników. Dobra, i kolejna partia oponentów. Dobra, hold on dodge. Wow! Wygląda to nie za dobrze. Szkoda było stracić Raiza na misji, która ma level tylko hard. No tutaj akurat Fajradża może by się bardziej przydało niż Tandadża. Ale dobra. Zaklęcie to zaklęcie. Nie to. To. No to tak, trzeba się wrócić znowu taki ładny kawałek do bossa. Dobra, może się uda bez walki. Dobra, tu się udało. Tamtą stroną wcześniej nie dało się, to pewnie tą się da. Zawsze jest jedna strona, która pozwala nam uniknąć walki. Dobra, spróbujmy tą stroną. Dobra, pięknie, udało się ominąć wszystkie walki. Dobra, jest i boss. Też. Nie, za bossem chyba nic nie będzie. Dobra. Nie widać też, żeby coś tam było. Nie. Dobra, no to bossem. Dobra, najpierw zakończmy sprawę z tym. Energy, na szczęście nie trafiło. Dobra, Explorer Blade. Dobra, jeszcze raz. Ghost Punch i padł. Dobra, Kaiser Knuckles. No i też, wygrywamy. Kolejny set misji ukończony. Znaczy no, pomniejszy powiedzmy. Czy to odblokowuje mi kolejne nowe misje? Pewnie tak. Dokładnie. Tak więc możemy cisnąć z misjami dalej, no kończymy jedne, odkrywają się kolejne. No i tu mamy Unexplored Territories, czyli niewyeksplorowane terytoria. Mamy Solitary Island, cokolwiek to znaczy. Wiele części świata wciąż ma sanktuaria pełne, albo wiele części świata wciąż służy jako jakby sanktuaria, jakby takie miejsca kultu dla potworów. Gdzie zidentyfikowany
i chcielibyśmy zidentyfikować najwięcej ich, jak to tylko możliwe. Żołnierze Shinry weszli do jednego z takich terenów, ale natychmiast zostali jakby stamtąd, albo zostali no po prostu tam pokonani, tak więc musimy udać się na pewną wyspę, gdzie jest pewne tajemnicze miejsce. No dobrze, no to idziemy, jedziemy, lecimy do tegoż miejsca. Dobra, kolejna wyspa. I tak. Teraz jest ciekawe. Za mną nic nie ma. Zastanawiam się, którędy pójść najlepiej. Spróbujmy tędy. Jeszcze akurat no tam... No i tak będę musiał przejść. Dobra. Spróbujmy przejść, żeby unikać walk, jak tylko to się da. Dobra, jest tu jakiś itemek, faktycznie. Dobra, co to jest? X-Potion. Dobra, tam da się przejść na wprost. Może przejdziemy sobie faktycznie tam. Natomiast jeszcze wrócę się kawałek, bo nie wykluczono, że tu coś jest. Ale chyba jednak nie. Dobra, no to lecimy. No nie wiadomo właśnie, gdzie tu kurczę boseł będzie. Albo będzie tam, albo będzie tam gdzieś. Dobra, znów znani nam już przeciwnicy. Którzy nie są jakoś super wytrzymali, ale potrafią przywalić. Dobra, ciśniemy dalej. Akurat ta tarcza jest dobra na przeciwników, którzy się ładnie nam w rządku ustawiają. Dobra, czy tam będzie boss? Nie było nic widać, żeby coś przypominającego bossa było. Dobra, wszystkich. Yo! No właśnie, pięknie się ustawili. Dobra, mamy skrzynię, a w tej skrzyni... Junon Souvenirs. O, mamy dostęp do kolejnego sklepu Junon tym razem. Junon... Jakkolwiek to czytać. Chyba Junon. Junon, już nie pamiętam. Dobra, mniejsza z tym, w każdym razie chodźmy dalej. Zobaczmy w sumie może co w tym sklepie też jest. Gdzie to jest? Wutai, Gongaga, Nero, Junon Souvenirs. A, możemy sobie kupić materię. Dobra. Kolejne materie. Activating combat mode. Przyzywawcze. No dobra. Dobra, rozwalę. Dobra, to ciśniemy dalej, znaczy z powrotem, żeby ruszyć dalej. Dobra, teraz tędy. No i tak, tu w lewo. Dokładnie. Dobra, pójdźmy może wewnętrzną stroną. Krótsza. Uuu, tu jest bossu. Ale za bossem widzę, że jest dużo miejsca. Więc może da się bossa ominąć. Byłoby super. A, udało się, dobra. Nie wykluczono, że jakieś skrzynie tutaj, coś ciekawego? Nie. Dobra, ale mamy Great Marble i od tego można coś ciekawego ukraść. Więc spróbujmy, może nam... Darkness, very bad breath. Nie. Wow, ale mi to rypnęło. O, wow, nie mogę się ruszyć. Bardzo niedobrze. Dobra, kurwa. Dobra. Gin. Wow, tyle to ma HP. Gastric Justice. Dobra, mam Curse na sobie. Co ma dobre i złe strony. Dobra, ile to miał HP, jajo. Dobra, Gaseous Greens. Z HP na back nie wyjdę, bo już więcej nic nie mogę. Więc w sumie status Curse nie ma na mnie większego sensu w tym momencie. Także jakiś remedy lub materii esony w sumie mogę użyć. Szkoda i tanków. Materia use esona, jest esona. Dobra, i Kersa mi powinno to zdjąć w tym momencie. Tak, mam tylko Raiza. Dobra, no to możemy iść na kolejne misje, ale przeciwnik był kurczę trudny, nie udało mi się pounikać jego ataków, to było trochę słabe. Dobra, mamy teraz pustkowi...
śledztwa pustkowie, coś takiego. Otrzymaliśmy informację, że jeden z robotów Shinry, który badał pewien niezidentyfikowany latający obiekt. Incydent miał miejsce na pewnym regionie, który nie został jeszcze odkryty, tak więc musimy wysłać odpowiedniego członka Soldier. Udaj się tam. Niezidentyfikowany obiekt latający. Brzmi ciekawie. No to idziemy badać to UFO. No dobrze. Pójść można sobie najpierw tutaj. Nie wiem po co, ale zobaczymy, czy jest tego sens. No jest. Coś jest. Dobra, eliksir. No to był duży sens pójścia tutaj. Eliksirów nigdy nie za wiele. No dobra, idąc dalej. W sumie to tutaj mam takie jakby koło. Dobra, pójdźmy tędy. Dobra, tutaj nie widać, żeby coś było. Tak za rogiem. Czasami te skrzynie są tak schowane, że ich nie widać, ale nie ma. Dobra, tutaj. Tu jest przejście dalej. Jest jakiś chyba nowy rodzaj ptaków. No dobra, a co mamy tutaj? Gdzieś jeszcze się rozejrzeć trzeba. Ale ten obszar jest wielki w ogóle. Skąd ja przyszedłem? Kurczę, można się zgubić. Dobra. To wygląda obiecująco. Ta część przynajmniej. Dobra, coś tutaj jest. No jest. Nie pozornie, już myślałem, że nic nie ma. A tutaj, tak jak mówię, schowane gdzieś z tyłu. Dobra, jeszcze tam na prawo się przejdziemy i w koło. Czyli tu. I jeszcze raz w prawo. I bossa od tyłu zajdziemy. Możliwe, że jeszcze gdzieś coś jest. Jak zwykle, ja lubię zbierać wszystko dokładnie. No jest, oczywiście, że jest. A co to jest? A jest to flare. Porządna materia. Dobra, no i jest bossu. No to już chyba wszystko wyzbierałem, więc możemy zająć się bossem. Ciekaw jestem, co ten bossu może mi zrobić. Nie wiem, czy się należy go bać, czy nie. Dobra, jest w sztukach dwóch. Rzućmy sobie walla na start. Million volts, wow. Dobra, rozwalmy coś. Ale mi dowali, skurwany. Dobra, coś wpadnie? Jest, god, pięknie. Mieliśmy szczęście. Dobra, trochę mnie to podkuruje. Dobra, dwóch rozwaliłem. Lightning ring. Co jeszcze nie chciałbym tego rozwalać, to chciałbym jeszcze zgarnąć sobie materię, znaczy materię, po prostu to okraść. Mod. Lightning Armor, czyli nic ciekawego. Dobra. No to mamy, trzy fat chocobofetery, czyli jeszcze można sobie podkręcać BHP, gdyby nie to, że mam już max. Chyba, żebym sobie wziął ten, jest taki temek, który zwiększa ilość maksymalnych HP. To wtedy mógłbym mieć więcej. No dobra, mam jeszcze 5 minut, więc ogarnijmy jeszcze jedną misję. Dobra, niewyeksplorowane terytoria. Już poziom very hard. Nieznana wyspa. Cała drużyna eksploracyjna Shinry została pokonana przez potwory na nieodkrytym terytorium. Zespół nie był w stanie nawet przesłać raportu. Okej.
Dobra, więc znów trafiamy na jakąś wyspę. Jak prezentuje się teren? Jak zwykle bardzo okazale. No dobra, tam chyba coś jest. Lubię rzeczy, które są blisko spawnu, że tak się wyrażę. Dobra, znów Explorer Blade. Mam tego już bardzo dużo. Dobra, co tu żyje? O, znalazłem nam już z wcześniej monstra. Dobra, lepiej tego uniknąć. Dobra, czy będzie NGL? Pewnie tak. Ostatnio on coś farta na tym DMW, czego nie można powiedzieć było o filmie z biciem 1200 żołnierzy. Dobra. Sobie pójdziemy tam później w koło. Chociaż obstawiam, że akurat na tym okręgu może być boss. Czy okręgu, no tak w cudzysłowie powiedzmy. No właśnie, jest. No dobra, no to skoro boss jest na kole, to spróbujmy przejść tędy. Bo zaraz tędy obejdę go całkiem, no. Dobra. Teraz tak, tutaj na wprost. Dobra, coś tu jest? Nie. A szkoda. Dobra, ale obstawiam, że jeszcze jakaś jedna co najmniej skrzynia pewnie tu będzie. Wow, trawki! Ale trawkami się zajmijmy na start, bo trawki są najbardziej chyba niebezpieczne. Tak, SP mikrano. Uj, nie mogę się ruszyć. Niedobrze. Try fire. Akurat fire to mnie tam bardzo nie rusza. Ale trawa kurwa wali ogniem? To jest ciekawe. Dobra, cok! Dobra, oczywiście wszystko już na full airstrike poziom trzeci. Nie wystarczy, na pewno. I'm trying! Super Ribbon by mi się przydał, chociaż akurat nie wiem, czy to coś by mi dało. Bo niektóre jednak monstra są w stanie się przebić przez tą ochronę. Przed statusami. Dobra, pójdziemy jeszcze sobie z powrotem kawałek, żeby przejść tędy, bo zejdziemy od tyłu. Możliwe, że gdzieś tutaj coś jeszcze jest. A może a nóż coś wartościowego? Dobra, tu nie ma nic, ale jeszcze tu można kawałek się przejść. Tak, coś jest zakręte. No nie ma nic, o, tylko jedna skrzynia. Kiepsko. No dobra, no to jak nie ma nic, no to nie ma nic, idziemy na bossa. Wow, i to idę, tutaj tego wszystkiego jest. Dobra, elementów się nie boimy. Teraz spróbujmy to okraść. Nie udało mi się ukraść. Nothing to take. Wow, to trzeba zniszczyć. Dobra, leczyć się. Za 6000 dostałem. Dobra, twinkowały, unikamy. Couldn't steal, czemu couldn't steal? Dobra, wali to elektrycznością, ale mi to jest nawet na rękę. Dobra, i summony. No to chyba na tym się to zakończy. Dobra, ifrit sztuk 3. Dobra, damy radę. O, Hellfire, tylko dwójka. A, dobra. Załatwić powinien. 9000, no nie. Załatwiło. Okej, dobra, jest, dobrze. No dobra, no to tyle. Dwa Phoenix Downy. O, to dobre. To jest dobre. Tego mi było trzeba. Phoenix Downs nigdy nie za wiele. Dobra, więc pięknie udało mi się przejść kolejną misję. No i myślę, że już więcej misji w dzisiejszym filmie raczej nie ogarniemy, bo już powoli dochodzimy też pod pół godziny. Także nie chcę super jakoś przyciągać tych filmów. Natomiast tak, jeśli chodzi o materię, znów można by sobie coś... dobra, posortujmy. I przekonwertujmy na SP. Jeszcze troszeczkę materii, tych blizzardów, jeju, tego mam. Dobra, tutaj drugiego poziomu.
trzeciego poziomu mam w Fire Rage dużo. 1510. Dobra, troszkę też przekonwertuję. Blizzardy, znaczy zostawmy. Tandadży mam jeszcze bardzo dużo. Sobie 3 zostawmy. Esuny mi napadało sporo. Dobra, mamy tych Drainedży. Jedno mogę skonwertować w sumie. 3000 daje SP. Dobra, Poisonów ile mam? Jeszcze jakiegoś Silensa. Dobra, te najwyższego stopnia sobie pozostawiam. Flery, Energy, Flerów też mam bardzo dużo. 10 tysięcy można aż za to dostać. Sobie może jednego faktycznie wyrzucę. Ile mam Darknessa? Łe! Sobie troszeczkę też to przekonwertujemy. Dobra, Exploder Blade'ów mam bardzo dużo. Sobie za dwa wyrzucimy. Jakiegoś Deadblade'a może. Może dwa. Dispel. Trzy mam. Dobra, na razie niech jest. Dobra, co ja mam jeszcze takiego, co mi nie jest potrzebne? Tych magapów i innych bajerów też mam bardzo dużo, ale to już sobie zostawimy. No dobra, no to tyle jeżeli chodzi o materię, jeszcze raz sobie ją przesortujemy. No i tyle jeżeli chodzi, moi drodzy, też o dzisiejszy film, więc ja zanim żegnam, trzymam w kolejnym filmie z serii Crysis Core Final Fantasy 7, w którym, no cóż, dalej będziemy cisnęli misję. Znów może coś ciekawego się uda pokonać, zdobyć, przejść, zobaczyć. Dzisiejszy film to wszystko, ja zanim żegnam, do usłyszenia w kolejnym. Do usłyszenia, cześć!